Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w części Szumileśnego Sadu. Dzisiaj po raz pierwszy zbieramy jabłuszka. Po raz pierwszy, nie tylko w tym roku, ale w ogóle w historii całego naszego Szumilasu. Dzisiaj chciałem się tym wam pochwalić i przy okazji kilka słów powiedzieć na temat dobrej odmiany jabłuszek, jaką jest papierówka, inaczej żółta oliwka inflancka, tam różnie te biały nalew, czy jakoś też się tam nazywa, różnie ludzie to nazywają. Generalnie chyba najbardziej popularna nazwa to papierówka. Przy okazji muszę was przeprosić, jestem zarośnięty i pewnie brudny, ale jestem tak zalatany, że nie mam kiedy się po dubsku podrapać, ale na jabłuszka muszę znaleźć czas. Moi drodzy, pierwszy zbiór. Dlaczego? Drzewka musiały podrosnąć, sadziłem je, już teraz nie pamiętam, muszę to jeszcze dokładnie gdzieś tam sprawdzić w notatkach, ale 2017 to na pewno, może 2016, już teraz właśnie nie pamiętam dokładnie, czy 16 czy 17 rok, także stosunkowo niedawno, no jak na drzewa, prawda, to jednak musi urosnąć, to były małe sadzoneczki. Nie mam oczywiście jak zwykle tyle czasu, żeby tutaj się nią zajmować tak jak trzeba, odpowiednio nawozić, więc nie nawożę wcale. Koło pnia nie jest obrobione tutaj ładnie, żeby trawy nie było wyściółkowane. Nie jest, po prostu rośnie trawa. Cięcie to tylko zimowe, takie no amatorsko, że tak powiem, na szybko zrobione. Opryski, to może mi się udało raz czy dwa razy w tym roku opryskać tutaj drożdżami. Nie opryskiwałem ani skrzypem, ani pokrzywą, nic takiego. Czyli generalnie posadziłem drzewo i od dłuższego czasu, już któryś rok zresztą, bo drzewa chyba mam najbardziej zaniedbane w całym ogrodzie, po prostu rośnie. I tyle. I nic więcej tutaj przy niej nie jest robione. Ale chciałem zwrócić na nią uwagę, bo to jest fajna odmiana. Raz, że jest bardzo odporna na mróz, jest odporna na mączniaka generalnie jabłoni. No, ma też wady. Jest dosyć podatna na parcha i trochę podatna na zarazę ogniową, ale każde drzewo ma jakieś swoje plusy i minusy. Jak spojrzycie na stare odmiany jabłoni, które wam polecam, bo ja sadziłem różne. Mam też antonówkę na przykład, która jest dobrym zapylaczem dla tej papierówki. Także takie jakby starsze odmiany, ale nie pamiętam, bo ktoś z was pytał, nie pamiętam na jakiej to jest podkładce. To był czas, kiedy ja jeszcze się tak bardzo nie interesowałem tym i przede wszystkim tak na hura chciałem, tak? Zamówiłem 30 drzew w jednym miejscu, żeby taniej było z przesyłką i tak dalej. Nie wybierałem jakichś wyselekcjonowanych odmian, a polecam wam to zrobić. Papierówka jest jedną z odmian przeze mnie bardzo polecanych, jak i antonówka zresztą, ale tam jest trochę mniej jabłuszek, to nie ma co tak za dużo tam pokazywać. Papierówka, jak i inne odmiany, ma odporność na jedno, a podatność na drugie. Te stare odmiany tak mają, że jedno zwalczają łatwo, inne się do nich przyczepi i nie chce się odczepić. Natomiast te nowsze odmiany zwykle, zdarza się, że wymagają, że tak powiem, oprysków i pielęgnacji non-stop, bo mają większe owoce, może więcej ich, ładniejsze, świecące się, napięte skórki jak baranie jaja, ale jednak bez opieki są bardzo, bardzo podatne na choroby, dlatego wam polecam te stare odmiany, przy czym trzeba się albo nauczyć robić tak, żeby owocowały co roku, albo zaakceptować, że owocują co 2 lata. Mają taką przemienność tego owocowania, że na przykład mamy 21 rok, to owocuje. Chociaż nie jakoś tam szczególnie bardzo mocno, bo mówię, to dużo mszyce też i choroby różne pozabijały te kwiaty. Natomiast 21 owocuje, 22 pewnie nie będzie owocować wcale, albo jakieś tam pojedyncze owocki, a 23 może jak się zajmę tym, to będzie obficie owocować. I to jest niefajne. To jest niefajne, wyobraźcie sobie, że na przykład borówki macie tylko co drugi rok. Nie za bardzo wyobrażam sobie na przyszłe lata, żebym miał tutaj, w tej chwili mam 4 jabłonie, ale myślę o dosadzeniu kolejnych, jak tylko się sklonuję, będę miał 2 razy tyle czasu. Albo za 4 razy tyle. Natomiast nie wyobrażam sobie, że jednego roku będę miał jeden wielki wysyp owoców,
a na kolejny rok nie będę miał, bo te drzewa się tu chyba zmawiają na mnie, że owocują w jednym roku wszystkie. I teraz no fajnie by było tak, albo to zaakceptować, albo posadzić w taki sposób i takie odmiany, które będą naprzemiennie owocować, czyli mamy w 21, nie wiem, owocuje tutaj ta papierówka, ta mantonówka i malinówka też jeszcze mamy, albo w przyszłym roku jakieś inne odmiany owocują gdzieś niedaleko, albo po prostu trzeba tego się trzeba nauczyć jakoś przykombinować z nimi, albo trzeba po prostu obrywać kwiaty na przykład przy papierówce czy antonówce. Jeżeli część kwiatów na wczesnym etapie rozwoju się obrywa, jest szansa, że na przyszły rok też nam zaowocuje trochę. Trzeba po prostu przy tym chodzić. Nie wiem jeszcze, jaką obiorę strategię, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym miał mieć jakiś rok bez owoców, bez jabłek. Dlatego tutaj uprzedzam, że jeżeli ktoś się decyduje na taką papierówkę, na takie stare odmiany właśnie antonówki czy jakieś malinówki, to będzie miał co 2 lata owoce, tak normalnym trybem, że zostawi i koniec. One tutaj zostały posadzone i tak jak miały ochotę, tak wszystkie naraz owocują jednego roku, tak? Dlatego to jest coś, co trzeba wiedzieć po prostu. Jeżeli chodzi o papierówkę, tak ona wygląda. To nie są jakieś olbrzymie jabłka, wiadomo, zależy też od gleby, od warunków, jakie mają. Ona tu rośnie dosyć długo w cieniu w ciągu dnia, także nie będzie też miała jakichś nie wiadomo jakich no, przyrostów. Polecana jest jako deserowa niby, chociaż ja uważam, że to jest jabłko kwaśne i bardziej się nadaje do przetworów, tam gdzie dodajemy jakiś słodzik w postaci cukru, miodu czy czegoś takiego, czy na przykład nawet do wysuszenia i do pochrupania sobie jako takie chipersy lekko kwaskowe. Ja uwielbiam takie jabłka jak antonówka, jak papierówka do ciasta naleśnikowego. Ciągle się mnie pytacie, że jak to ciasto robię. Ja wam nie powiem. To jest tajemnica rodzinna. Może kiedyś zrobię dla was film o tym, ale to jak będę miał dużo czasu. Właśnie spadło jabłko. I dobra, skończę jedną rzecz, bo się nie mogę skupić. Mam za dużo rzeczy do powiedzenia. Do ciasta naleśnikowego, ale na przykład też do ciasta, jak ktoś jabłecznik robi takie ciasto, jak to się inaczej nazywa. O Jezu, teraz mi wyleciało z głowy. Szarlotka? Czy jakoś tak, nie? Jakoś tam. Różnie to ludzie nazywają. To właśnie takie kwaskowe do różnych ciast, bo fajnie jest, że ono właśnie nie jest takie mega słodkie. I tak zwykle bombardują tam ludzie jakiś cukier czy coś i po prostu nie ma sensu ładować też jakichś mega słodkich jabłek. To jest dosyć twarde jabłko, chociaż wrażliwe na transport. To trzeba też pamiętać, że nie wolno tego obijać zbytnio. No i też nie za długo przechowywać. Tam piszą niektórzy, że w chłodniach 3 tygodnie, 6 tygodni w specjalistycznych. Szczerze, to jest wielkie prawda, bo takie jabłko można przechowywać ze 2 miesiące przynajmniej w warunkach domowych. Nie wiem, dlaczego w chłodni nie umieją tego przechować, bo u mnie normalnie potrafi poleżeć i tyle, nawet któryś tydzień. Także to jest coś dziwna ta informacja, którą wyczytałem. Ale teraz a propos o tego spadania, dobrze, bo mi się przypomniało. Kiedy zbieramy? Teraz już jest sama końcówka lipca, to już jest tak trochę późno, żeby przechowywać. To już zbieram tylko na skonsumowanie. Teraz na zrobienie jakiegoś ciasta. Nie ma tego dużo. Zaraz zobaczymy jeszcze, ile nam się udało zebrać. Ale to już jest trochę za późno, żeby zbierać na przechowanie w połowa lipca gdzieś, kiedy te jabłka jeszcze nie są takie mega, mega dojrzałe, tylko takie, no, można powiedzieć, taki pełni sił, nie opadają jeszcze same, to wtedy jak je zbierzemy, no to tak samo jak z pomidorami, czy z ogórkami, czy z innymi warzywami, owocami, że jak nie są jeszcze takie mega dojrzałe, to mogą chwilę poleżeć, nawet zanim tak się wysycą. Wiadomo, że to dojrzewanie, pozerwanie jest trochę inne niż na drzewie, ale no, mogą poleżeć dłużej. Teraz koniec lipca, ja już to zbieram na jedzonko. Słuchajcie, zobaczcie, tu mamy na przykład taką plamkę, jedną.
Tu mamy drugą. O czym to świadczy? O różnych chorobach, o różnych niedoborach składników pokarmowych, o złych warunkach, w których rośnie drzewko i po prostu się gdzieś tam pochorowało, coś tam je zaatakowało. Ale kiedyś rozmawiałem, przysłuchiwałem się jakby przyczytywałem się takim rozmowom, że ludzie wolą opryskiwać te jabłka nie wiadomo czym tam, żeby właśnie nie miały czegoś takiego, żeby wyglądały tak jak to i że to jabłko jest wtedy zdrowsze niż to z tymi chorobami, tak? I oczywiście takie jabłko jest zdrowsze, ale dlatego, że nie zostało opryskane, a jest po prostu zdrowe i nic na nim się nie dzieje. Natomiast wolę zjeść takie jabłko, wycinając te kawałki z naddatkiem, niż jabłka opryskane nie wiadomo czym. Oczywiście wiadomo, że sadownicy będą używać różnych oprysków, to jest ich też interes, trzeba to też zrozumieć, że jak też może nie umieją inaczej, jak opryskać przeciwko jakimś chorobom, natomiast no, w ogrodach przydomowych polecam albo naturalne środki, albo jeżeli macie tylko miejsce, to więcej tych drzew, żebyście po prostu mieli, nie wiem, z dwóch, trzech drzew, tyle co rolnik, farmer, sadownik, jakby ich tam nie nazywał, z jednego drzewa, ale przynajmniej macie to rzeczywiście, że tak powiem, czyste. Biorę się za zbieranie, mam takie pudełeczko, zaraz Wam pokażę te jabłka jeszcze z bliska i rozkroimy jedno, a też zważymy. Słuchajcie, zebrałem już wszystkie, za sekundkę pokażę. Chyba mam 55 sztuk, czy 54, jakoś tak. 50 kilka sztuk zebrałem z takiego drzewka, które w tej chwili ma pewnie, no może nawet nie 3 metry, takie pędy, co poszły teraz do góry, ale generalnie ma wysokość, no gdzieś tak 2, 2,5 metra. To nie jest jeszcze duże drzewko. Fajne jest też jeszcze z jednego powodu. Ono ma taką wzniesioną jakby swoją koronę. Nie rozjeżdża się tak na boki, tylko rośnie raczej do góry. Dzięki czemu jest fajne, bo nie zajmuje tyle miejsca w sadzie naszym, tak? Jest przewiew między drzewkami, że tak powiem, w zależności oczywiście jak posadzimy, ale jest takie zwarte, fajne, nie takie, że się po prostu kładzie. Dobra, idziemy, pokażę Wam te jabłuszka, zważymy, przekroimy jedno, za zbiór mi się należy. Myślę, że 50 parę drzew z takiego, 50 parę jabłuszek z takiego drzewa młodego, to nie jest najgorszy wynik. Mam jabłka jak Red Delicious, które tam chyba, nie wiem, 5 sztuk mi się na drzewie tylko pojawiło, także są dużo gorsze. Te zobaczymy jeszcze ile to waży, ale ja jestem nawet zadowolony. No słuchajcie, zebrałem takie pudełeczko. Jabłuszka są nieduże. To jest takie o jedno, powiedzmy, nawet z większych, tak? To chyba jedno takie z większych jabłuszek, ale są też takie malutkie. I mam tutaj około 6 kg. Już jak dam dokładnie co do grama, nie liczyłem. Teraz weźmiemy sobie jakiekolwiek tam małe takie w nagrodę za zbieranie. Rozkroimy, zobaczymy jak wygląda w środku, jak smakuje. Bardzo twarde, zwarte jeszcze takie, pomimo że już jak zbierałem, może było widać na filmie, że spadały mi, także już widać, że dojrzałe, ledwo drzewem ruszyłem, a już tam spadały. Tak wygląda w środku, zieloniutkie. A spróbujemy jeszcze jak smakuje. No kwasior jest. Nie jest to takie kwaśne, żeby aż człowieka wykrzywiło, ale jest to kwaskowe
I właśnie dlatego fajne jest wcale nie do deserowego jedzenia, tylko do właśnie różnych przetworów. To ja się będę zajadał. Z wami się żegnam. I polecam zainteresować się drzewami owocowymi. Między innymi właśnie jabłonią, papierówką. Fajnie, bo zbiera się wcześniej owoce, potem dojrzewają sobie inne odmiany. I jest jakaś ciągłość. Do zobaczyska. Pa, pa.